Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozebrać Lumię 920 i wymienić w niej baterię. Do przeprowadzenia całej operacji będzie nam potrzebna nowa bateria, którą możecie zakupić na Allegro w okolicy 30 zł. Coś do podważenia, w moim przypadku będzie to mały śrubokręt z płaskim gwintem, śrubokręt z gwintem w kształcie małej pięciokątnej gwiazdki oraz autorski device Noki do otwierania tacki z kartą SIM. Bierzmy się więc do roboty. Na samym początku wyjmiemy tackę z kartą SIM, która znajduje się na górnej krawędzi urządzenia. W tym celu wpychamy w dziurkę device Noki i wyciągamy tackę i bezpiecznie odkładamy ją na bok. Kolejnym krokiem jest wykręcenie dwóch śrubek, które znajdują się na dolnej krawędzi. W tym celu używamy specjalnego śrubokręta. Po wykręceniu śrubek bierzemy się za właściwą rozbiórkę obudowy. Najpierw wypychamy obudowę na dole w jej rogach. Następnie możemy to zrobić paznokciem lub na przykład kartą kredytową lub czymś innym, co jest całkiem cienkie. Przesuwamy w górę obudowy tak, aby odblokować zatrzaski. Tak samo z drugiej strony. Wypychamy wnętrze urządzenia. Jak widzicie, telefon praktycznie sam wychodzi z obudowy. Uważajcie, żeby nie zerwać tego połączenia. Jak widzicie, obudowa jest już zdjęta. Kolejnym krokiem jest odkręcenie tej małej śrubki, która przytrzymuje to metalowe mocowanie. Teraz właśnie przyda nam się śrubokręt, aby podważyć to metalowe mocowanie przytrzymujące baterię. Po zdemontowaniu mocowania, które przytrzymuje baterię, możemy wyjąć już bezpiecznie baterię z urządzenia. Podważamy czymś płaskim baterię od dołu i teraz delikatnie pociągamy w górę, aby odkleić naklejkę mocującą złącze ładowania. Uważajcie, żeby tego nie potargać. Kiedy już styki będą widoczne, odklejamy przewód łączący baterię ze złączem ładowania. Również musimy to zrobić bardzo delikatnie, żeby nie potargać tej naklejki. A następnie zamieniamy baterię na tą drugą, nową. Wkładanie baterii zacznijmy od dopasowania pinów. A następnie ułóżmy najlepiej przewód w takim samym kształcie, w jakim był ułożony w starej baterii. Teraz umieśćmy baterię na miejscu. Sprawdźcie, czy piny dobrze się kontaktują ze złączem. A następnie zaklejcie przewód naklejką. Następnym krokiem jest umieszczenie blokady baterii na miejscu. Wepchnijcie ją tam, gdzie była wcześniej, a następnie dokręćcie śrubką. Teraz możemy z powrotem założyć obudowę na urządzenie. Zwróćcie uwagę, żeby ten płaski przewód się dobrze ułożył. Analogicznie obudowę zakładamy od góry, wsuwamy tak jakby
wnętrze urządzenia do obudowy. A następnie wciskamy resztę. Dociśnijcie wszystkie boki urządzenia. Teraz możemy na miejscu umieścić tackę z kartą SIM oraz dokręcić dwie dolne śrubki w urządzeniu. Kiedy już dokręcicie śrubki, cała operacja będzie gotowa. Teraz wystarczy już naładować telefon i cieszyć się jego dłuższym czasem działania. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to proszę, zostawcie pod tym filmikiem łapkę w górę i wyraźcie to w komentarzu. Już niedługo na moim kanale ukażą się kolejne poradniki i testy smartfonów. Dlatego też, aby nie przegapić żadnego z nich, nie zapomnijcie też zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!